Hej ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, to jest kolejny filmik dotyczący mangi Bleach. Wczoraj pojawił się chapter, jednak wczoraj mnie nie było w domu, nie miałam czasu, przepraszam, dlatego pojawia się dzisiaj. Tak czy inaczej, przechodząc do samego chaptera, chapter był niezwykle interesujący, bardzo mi się podobał. Bardzo mi się podobała właśnie ta forma Yoriichi, która się zmieniła. Yoriichi potrafi się zmieniać w kota, tak? Fizycznie, to jest wiadome od dawien dawna. Natomiast tutaj mamy pokazane, że również mentalnie potrafi się zmienić w kota. Takiego dosłownie kota. Humorzasta, niezainteresowana jest kompletnie, to nie atakuje. Chcesz, to se ucieka, a jak mnie zainteresujesz, to cię zniszczę. Tak, typowy kotek, tak? Typowe kocie zachowanie. Powiem Wam szczerze, że ta forma jest naprawdę przemocarna, zwłaszcza, że jej rejcu w tej formie zmienia się 48 razy na sekundę. Wszystko nam tłumaczy oczywiście Urahara i powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę mocarna forma i wszystko w tej formie zależy od jej nastroju, od tego jak się czuje, czy się czuje do ataku, czy się czuje do czego innego, czy na cokolwiek ma ochotę, to robi, tak? Bardzo fajnie, tak. Od dawna wiemy po prostu, że Yoriichi jest kotem, teraz jest takim. Mentalnie się po prostu zamieniła w kota, tak? To już wcześniej powiedziałam. Natomiast Urahara zauważył dwie rzeczy. Po pierwsze, że może się zmienić z powrotem w tą swoją formę Shinigami człowieka, tak? Wtedy, kiedy będzie miała na to ochotę. Natomiast druga rzecz jest taka, że Yoriichi reaguje tylko na Uraharę. Widzieliśmy, jak do niego przybiegła, jaka była zadowolona, tak z trybu zniszczenia i walki przeszła do trybu zabawy i położyła się spać i tylko Urahara może z nią nawiązywać jakikolwiek kontakt, kiedy jest w tej formie. Szczerze powiedziawszy, jakoś nie wyglądało na to, żeby mu to specjalnie przeszkadzało. Nie dziwię mu się ani trochę. Natomiast tak, co do Askina, stało się to, co się stało z każdym Kuishi. W tym momencie wiemy, że oni mają tu swoją moc, którą są w stanie odpalić na takiej zasadzie, że tą swoją wyższą formę mają. Co nie jest zaskoczeniem. Zastanawia mnie w tym momencie, czy Uryu, zapomniałam jego nazwiska. Czy Uryu posiada też, on też tą wyższą formę, czy Yuhavak dał mu możliwość przyjęcia wyższej formy, czy nie. Natomiast tak, wracając do samego Askina, wyższa forma Askina jest tester trucizny boskiej, czy coś takiego. Ogólnie dawniej na dworach królewskich, nie wiem czy znacie z historii, na dworach królewskich, na dworach cesarskich, zanim król czy tam jakiś wyższy możny, tak, jakiś wyższego stanowiska hrabia dostawał posiłek, to ten posiłek kosztował tester, żeby sprawdzić, czy w tym posiłku nie ma trucizny, tak? Podejrzewam, że to jest coś na takiej zasadzie, że on posiada właśnie taką umiejętność. Zauważcie, że każdy Kuinshi posiada jakąś taką umiejętność typową dla obrońców króla, obrońców cesarza, tak? Walkiria jest w cholerę potężny, Busby był strzelcem, tak? Yugaram jest wojownikiem, tak? Tym pierwszym ochroniarzem, tak? Króla na takiej zasadzie, więc ba bardzo, bardzo. Bardzo mi się podoba ta analogia. Mam nadzieję, że rozgryzam ją dobrze, ale wydaje mi się, że tak. Właśnie tutaj przy Askinie myślę, że mamy potwierdzenie, że mniej więcej to tak wygląda na takiej zasadzie, by były brane i te ich moce przekształcane, tak? Mi się tak przynajmniej wydaje. Natomiast tak. O ile w poprzednim chapterze nie spodziewałam się, że zobaczymy Bankai Kisuke, o tyle w tym chapterze jestem już niemal pewna, że zobaczymy Bankaia. Jego Bankai, jego Benihime w formie Bankai. Tak się nazywa jego zampak. To sobie od czasu do czasu czytam wikie i przypominam sobie różne rzeczy, różne fajne informacje. Natomiast tak. Powiem Wam, że no ciekawi mnie. Czekam na następny chapter. Podejrzewam, że jeszcze ze 2-3 chaptery będziemy mieć walki minimum. Jestem w tym momencie prawie pewna, że zobaczymy Bankai Kisuke. Jestem
No na 90% pewna, że zobaczymy Banka Kisuke. Nie wiem, co on wymyśli. W tym momencie Askin ma na pewno dużo większą odporność i dużo szybciej adaptuje swoją odporność, więc Kisuke będzie musiał wymyślić coś konkretnego, coś po prostu bardzo mocarnego, żeby go pokonać, tak? No i cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak czekać do kolejnego chaptera. Tutaj mniej więcej po drodze powiedziałam wam, czego się spodziewam w kolejnych chapterach. Piszcie mi, czego wy się spodziewacie w kolejnych chapterach. Piszcie mi, jaki był wasz ulubiony moment w tym chapterze. Szczerze powiedziawszy, mój ulubiony moment było to, kiedy Askin zaczął uciekać przez Yuri, czy po tym pierwszym ataku, czy po tym drugim, po tej pierwszej jej szarży na niego. I potem była taki mały panel z Yuri, która jest kompletnie nim niezainteresowana, się rozgląda dookoła i sobie łapkę liże, tak? To był mój ulubiony moment w całym chapterze. Natomiast wypiszcie mi, co wam się najbardziej podobało. W tym chapterze mieliśmy dość sporo tłumaczenia, takiego prostego tłumaczenia, nic skomplikowanego, żadnych ogromnej ilości szczegółów, tylko proste wytłumaczenie, jak co działa, więc odnośnie tego nie mam nic do powiedzenia. Natomiast to było na tyle w dzisiejszym chapterze, w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał, mam nadzieję, że Wam się chapter podobał. Piszcie mi swoje myśli na temat tego chapteru i na temat Waszych przypuszczeń co do kolejnych. Natomiast w tym momencie dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.